małe pomoce dydaktyczne. Kartka. Ja od razu powiem, że to jest ogromny stres występować po takich świetnych prelegentach i prelegentkach. Mam 9 minut, oddam w dobre ręce, jeśli ktoś ma ochotę opowiedzieć, kto zabija polską kuchnię. No dobra, skoro nie ma chętnych, zostaję ja. Dodam jeszcze, że zazwyczaj mam bardzo komfortową sytuację, dlatego że prowadzę najczęściej zajęcia ze studentami i to jest góra 10 osób na sali. Wtedy sobie rozmawiamy o teatrze. Więc tak, witam pierwszą dziesiątkę na sali, drugą dziesiątkę, pierwszą dziesiątkę na korytarzu. Witam też wszystkie dziesiątki w internecie, które nas dzisiaj tutaj na żywo oglądają. Postaram się krótko powiedzieć, rozwikłać zagadkę. Kto zabija polską kuchnię? Dobra. Najpierw takie pytanie do sali. Kto dzisiaj jadł już glutaminian sodu? Ręka do góry. A reszta jest na czczo, czy jak? Bo to trochę niemożliwe. To znaczy, pytam o ten niansodu, on jest taką metaforą sztuczności. Prawda jest taka, że 90% osób na tej sali, łącznie ze mną, bo ze mną w bufecie tutaj obok w tej szkole, jadła dzisiaj już glutaminian sodu. Jadła rzeczy, które są sztuczne. Jadła rzeczy, które mają barwniki. W związku z tym dzisiaj prawie wszyscy wrócimy do domu i w naszych szafkach znajdziemy sztuczne przyprawy, sztuczne barwniki, sztuczne jedzenie. Niewielu z nas wróci dzisiaj do domu, w którym macie wypiekany swój chleb. Do domu, w którym macie w lodówce schowany swój własny ser. Taka mała dygresja do tego, co mówili architekci. Ja na własne potrzeby mówię, że nasze miasto i nasze miasta są wybrukowane kostką rosołową. Nie wiem, czy pan Tomasz Konior, pan Konieczny się ze mną zgodzą, natomiast no, tej kostki rosołowej i tych dań w kostkach mamy niestety za dużo. Doczekaliśmy się takich czasów, w których ktoś nam wmawia, że jedzenie można sproszkować, że jedzenie można zamknąć w słoiku i że w domu nie trzeba gotować. Co nas w związku z tym czeka? Ja nie chciałabym mówić o kuchennej rewolucji. Bardziej chciałabym mówić o reedukacji. Dwa tygodnie temu byłam w Sztokholmie i w Instytucie Szwedzkim rozmawiałam z Hansem Lepem. To jest człowiek, który między innymi prowadzi projekty kulturalne dla krajów rozwijających się. Hans Lep opowiedział mi historię, jak to poproszono dzieci w szkole, żeby narysowały rybę. Czekajcie. W rysowaniu nie jestem dobra, ale już się uda. Okej. Okay. Tak? Widać? Słuchajcie, były dzieci, które w ten sposób narysowały rybę. To było ich pierwsze skojarzenie z paluszkiem rybnym albo z rybą, która jest taką kostką. Bez ogonka, bez oczka, bez łusek. Czeka nas ogromna reedukacja. Jeżeli sobie nie wyjaśnimy na nowo pewnych rzeczy, to tak dzieciom będzie kojarzyła się ryba. Jeżeli nie nauczymy się na nowo gotować, jeżeli dynię będziemy traktować, mamy sezon na dynię, jako dekorację i nie będziemy znać jej instrukcji obsługi, to niestety będziemy jeść rzeczy, które mają kształt kostki. My musimy sami na nowo nauczyć się przyrządzać potrawy, poznać instrukcję obsługi ryby czy niektórych warzyw, takich jak na przykład bakłażan. Musimy na nowo nauczyć się używania przypraw, ale nie tych uniwersalnych. Nie może być jedna przyprawa do mięsa wołowego. To oznacza, że co, możemy zrobić tylko jedną potrawę? Jestem tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć o tym, co zabijamy. Z jednej strony zabijamy smak, ale to, co mnie smuci najbardziej, a z drugiej strony, co najbardziej kocham w mówieniu o jedzeniu i o kuchni,
To historie związane z gastronomią, to pewne tajemnice, to pewne opowieści, które dziedziczymy. My, jako naród w Polsce, zabijamy te historie. Ale nie tylko my. Na przykład Włosi, genialny kraj, w którym kocha się jeść, też Włosi zabijają pewne historie. Kto na sali wcześniej wiedział, że prawdziwe konfetti nie jest papierowe? Prawdziwe konfetti to są migdały, które są otaczane w cukrze. Podczas karnawału kobiety mogły brać takie migdały, jeśli obrzuciły danego mężczyznę, gdyby to było w Zabrzu, można znać męża, jeśli obrzuca się mężczyznę takimi migdałami, można z nim dowoli flirtować. Obecnie we Włoszech są tylko dwie fabryki, które robią tradycyjne konfetti. Zabijamy takie historie. Kto z was wie, że w Katowicach był człowiek, który rządził polską kuchnią przez bardzo wiele lat? Mówię o redaktorze Przekroju, który miał taką rubrykę Jedno danie. Kto słyszał o takiej rubryce? To jest kawałek naszej świetnej historii kulinarnej. On dostał między innymi order Pomiana. My dzisiaj zachwycamy się gwiazdkami, które dostają restauracje, a mieliśmy przez wiele lat nagrodę, którą polskie grono smakoszy przyznawało w Europie innym fachowcom. Zapominamy o takich historiach. Zabijamy takie opowieści. Kto wie, że 10 km od centrum Katowic produkuje się wino? Super. Tak, produkuje się wino na Murckach, czerwone i białe, które wygrywa bardzo wiele nagród. Kto wie, zresztą tam robią też świetne kozie sery. Kto z was wie, że w tym regionie, w województwie śląskim, produkuje się butikowe piwo, na które czeka cała Polska? Jest trzech pasjonatów, którzy postanowili wynająć linię produkcyjną i tam tworzą swoje piwa na nowych, opartych, świetnych recepturach, czasem historycznych, czasem nowych, i na te premiery czeka się jak na Batmana, najnowszego Batmana, na filmy. Zabijamy takie historie, nie wiemy, że coś takiego na nas w tym mieście także czeka. Jestem tu dzisiaj, żeby zapytać wprost, dlaczego to ty zabijasz polską kuchnię? Dlaczego godzisz się na takie, a nie inne przyprawy? Dlaczego nie chcesz na nowo gotować? Dlaczego nie zapraszasz swoich przyjaciół na kolację? I dlaczego w tym mieście wyprukowanym kostką godzisz się na złe restauracje, godzisz się kupować sztuczne rzeczy? Zabrałam dzisiaj dla was koszyk. Mam tutaj 15 doniczek. Ktoś nie może mi rozdać? Tak? Proszę. Dowolnie, 15 osób. Dobrze, to 15 osób musi dzisiaj wziąć odpowiedzialność. Musi mi obiecać, że jutro będzie miało niedzielę bez glutaminianu soczy. Że jutro wykorzysta całą tę doniczkę do obiadu. Całą, to znaczy nie tam jeden listek, żeby nawet rodzina nie poczuła, tylko wykorzysta do zrobienia posiłku od zera. Czekam na zdjęcie tej potrawy do wysłania. Będę je publikować. Także tam macie różne zioła. Jeśli ktoś nie da rady, jeśli ktoś nie wie, co zrobić z doniczką, proszę przekazać to osobie odpowiedzialnej. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za uwagę. Jeśli ktoś chciałby.
chciałby ze mną jeszcze porozmawiać, czy dowiedzieć się, co robię, bo od lat o jedzeniu piszę z pasją i do Gazety Wyborczej, i na własnego bloga, to zapraszam w kuluary. Dziękuję.